Hola! W dniu dzisiejszym przedstawię Wam jeden z najważniejszych czasowników w języku hiszpańskim. Czasownik ser. Czasownik ser, obok estar oraz haber, oznacza w języku polskim być. Wow! Czy czasowniki oznaczające to samo? Spokojnie. Dzisiaj zajmiemy się czasownikiem ser, który umówimy na podstawie narodowości. Nauczymy się nazw krajów oraz narodowości i dowiemy się, jak o nie pytać. Nazywam się Elisa Peña. Jestem rodowitą Hiszpanką i uczę online języka hiszpańskiego. Na tym kanale dzielę się moją wiedzą na temat tego języka, kultury oraz ciekawostek związanych z hiszpańskim. Dlatego dołącz do mnie i subskrybuj mój kanał. Zaczynamy! Czasownik ser należy do grupy nieregularnych czasowników. Oto jego odmiana. Yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros, nosotras somos, vosotros, vosotras sois, ellos, ellas, ustedes son. Repetimos. Yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros, nosotras somos, vosotros, vosotras sois, ellos, ellas, ustedes son. ¿Kiedy używamy tego czasownika? Na przykład, kiedy mówimy, kim jesteśmy? ¿Quién eres? Yo soy Elisa. Kiedy mówimy o zawodach, soy profesora. Kiedy coś oceniamy, español es fácil. I również kiedy mówimy o narodowościach. Na czym skupimy się dzisiaj podczas lekcji? Pierwszym krajem, który dzisiaj poznamy, jest Hiszpania. España. España es mi país. Hiszpania to mój kraj. I jak możemy zapytać o kogoś pochodzenie? De donde eres? Skąd jesteś? De donde? Skąd? De donde? Eres. Czasownik. Eres. Jesteś. De donde eres? Yo soy de España. De. Z. De España. Hiszpanii. Yo soy de España. Yo soy de España. Soy española. Yo soy española. Jestem Hiszpanką. España. Rodzaj męski. Español. Rodzaj żeński. Española. Yo soy española. Él es español. Numero dos. Polonia. Polska. ¿Skąd jesteś? ¿De dónde eres? Soy de Polonia. Soy polaco. Soy polaca. Él es polaco. Ella es polaca. ¿De dónde es ella? Ella es polaca. Número 3. Inglaterra. Anglia. Él es inglés. Ella es inglesa. Inglaterra. Inglés. Inglesa. Zwróć uwagę na kreseczkę nad literą E. Inglés. Número 4. Francia. Francia. Francés, francesa. Kreseczka nad E. Podczas wymowy wyrazu Francja należy C.
Zeplenić. Francia. Él es francés. Ella es francesa. Número 5. Alemania. Alemania? Niemce. Alemania. Alemán. Alemana. Él es alemán. Ella es alemana. Número 6. Italia. Włochy. Italia. Italiano. Italiana. Él es italiano. Ella es italiana. ¿Wiesz, kto to jest? Występował w filmie 3 metry nad niebem. A wiesz, że jest hiszpańska wersja tego filmiku? 3 metros sobre el cielo. Polecam. Número 7. México. México. Zwróćcie uwagę na to, że mówię México, a nie Mexico. México. México. Mexicano. Mexicana. Él es mexicano. Ella es mexicana. Número 8. Puerto Rico. Puerto Rico. Z tego kraju pochodzi wielu wykonawców reggaeton. Na pewno kojarzysz nie jednego z nich. Él es puertorriqueño. Uwaga, podwójne R. Puertorriqueño. I litera ñ. Puertorriqueño. I él es puertorriqueño. I ella es puertorriqueña. Dobra, ona urodziła się w Stanach, ale jej rodzice pochodzą z Puerto Rico. Numero 9. Colombia. 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 Colombiano. Colombiana. ¿De dónde es él? Él es colombiano. ¿De dónde es ella? Ella es colombiana. Najlepsza kawa świata pochodzi również z Kolumbii. I numer 10 z naszej listy to Argentina. 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 Argentino. Argentina. Zwróćcie uwagę na to, że mówiłam Argentina, a nie Argentina. Dlaczego? Dlatego, że litera G plus E wymawia się po hiszpańsku G. Argentina. De donde es él? Él es argentino. De donde es ella? Ella es argentina. Super! Już nauczyliśmy się 10 narodowości i wiemy, jak o nie zapytać, stosując czasownika ser. De donde eres? Soy española. I tu? Podczas lekcji poznaliśmy również artystów z całego świata, głównie o latynoskich korzeniach. W opisie do wideo podsyłam Wam link do listy najlepszych latynoskich utworów roku 2019. Mam do Ciebie również pytanie. Znasz tą osobę? De donde es ella? Jeśli podobała się Wam dzisiejsza lekcja, to łapki w górę i nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, gdzie wrzucam wszystkie moje filmiki. Zapraszam również na mojego Facebooka i Instagrama. Adios!